Spotkaliśmy się tutaj, aby Wam przybliżyć troszkę informacji o naszym kierunku. Miło mi gościć dwóch uczestników naszego spotkania. Jednym z nich jest pan Aleksander Lesiewicz, wykładowca prowadzący zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na pierwszym i trzecim roku, a także prowadzący aneksy projektowe, które są przy dyplomach licencjackich, oraz panią Aleksandrę Kupidłowską, studentkę drugiego roku. Witaj Olek, witaj Ola. Witam serdecznie. To może Aleksander, przybliż troszkę, jakie zajęcia prowadzisz? Ja prowadzę na pierwszym roku studiów stacjonarnych zajęcia z podstaw projektowania z modelowaniem. Zaczynamy trochę tak od, że tak powiem, ręcznych projektów, od ręcznych szkiców, od ręcznego malowania. Na trzecim roku studiów stacjonarnych prowadzę zajęcia z podstaw projektowania mebla. Zajmujemy się projektowaniem małych form użytkowych oraz mebli takich jak stolik kawowy czy siedzisko, oraz na studiach zaocznych, niestacjonarnych również podstawy projektowania mebla. Dzięki. Ola, masz wakacje. Skończyłaś teraz semestr letni, tak? Tak, na drugim roku, czyli czwarty semestr. Udało się wszystko zaliczyć. Tak, wszystko jest pozamykane w pierwszym terminie. I teraz wakacje trzeba zaliczyć jeszcze studenckie praktyki. Bardzo ważne. Bez tego nie można podejść do obrony dyplomowej. Słuchajcie, spotkaliśmy się, żeby przybliżyć naszym kandydatom szczegóły naszego kierunku. Może zacznę od Oli. Tak naprawdę, dlaczego się zdecydowałaś studiować u nas? U mnie generalnie droga studiowania jest dosyć zawiła w sensie wyboru kierunku, bo długo nie wiedziałam, co chcę robić i zaczęłam rok przed tym, jak dołączyłam na polsko-japońską, zaczęłam inny kierunek studiów, ale właśnie po roku się zdecydowałam, że to nie jest to i chciałabym robić co innego. I w sumie dołączenie tutaj było takim, można powiedzieć, eksperymentem z mojej strony. No bo po prostu jeszcze nie znalazłam tej swojej ścieżki. Od strony studenta możesz nam przybliżyć, jakie umiejętności już podczas tych dwóch lat studiów masz pewne doświadczenia, jakie umiejętności nasz student zdobywa na naszym kierunku? No to na pewno, że tak powiem, po kolei wszystkie ważne, czyli tak jak pan Aleksander wspomniał, że najpierw są to takie odręczne, manualne umiejętności rysowania czy kreślenia. Później się poznaje programy komputerowe. Tak, i są to programy do tworzenia płaskich rysunków albo tych wizualizacji, czyli rysunków 3D. I też się poznaje zagadnienia budowlane, czy też takie techniczne bardziej właśnie związane albo z oświetleniem, albo z materiałoznawstwem. No i też przede wszystkim projektowanie, tak jak no to jest motyw przewodni, że tak powiem, ale to nie jest tylko dobieranie kolorów, ale to właściwie jest no tworzenie takich obrazów przestrzennych we wnętrzu, gdyż jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak będzie dany pokój czy mieszkanie wyglądało, i my się tego wszystkiego uczymy. A Aleksander, jakie projekty realizujemy podczas programu 3,5-letniego studiów? Ponieważ przypomnijmy, na studiach stacjonarnych Mamy 7 semestrów, po trzech latach, po 6 semestrach jest ostatni semestr, kiedy studenci przygotowują dyplom. Natomiast na studiach niestacjonarnych jest 8 semestrów. Ze względu na
na pewno niedobory czasowe, tych zajęć jest mniej, odbywają się tylko w soboty, niedzielę co dwa tygodnie. Jest dodany jeszcze jeden semestr, aby spokojnie móc zdążyć zrealizować na dobrym poziomie dyplom. To wracając do pytania, jakie projekty realizują nasi studenci? Czy nasza kadra przede wszystkim stanowczo stawia na nowoczesne techniki komputerowe i daje możliwość przenoszenia swoich pomysłów i projektów studentom w świat multimedialny i cyfrowy, również tak jak wspomniałem wcześniej, nie zapominając o tradycyjnych metodach nauczania, zaczynając od ręcznych rysunków czy wykonywaniu makiet. Baza sprzętowa, jaką posiadamy na uczelni i programy, które są dostępne, umożliwiają projektowanie właśnie trójwymiarowe, tak jak Ola wspomniała. Student w toku nauki przechodzi przez różne ścieżki powiązane z przyszłym zawodem, ma możliwość uczęszczania na zajęcia fakultatywne, więc może pogłębiać wiedzę w zakresie własnych jakichś zainteresowań. Przede wszystkim po ukończeniu studiów posiada gruntowną wiedzę w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, projektowania elementów małej architektury, przestrzeni użyteczności publicznej, aranżowania również powierzchni targowych i wystawowych. Uzupełnieniem jest projektowanie mebli czy elementem wystroju wnętrz, jak i projektowanie komunikacji wizualnej, co uważam, że świetnym jest uzupełnieniem, powiedzmy, do specjalizacji, którą student wybiera na naszym kierunku, a są dwie, jest to projektowanie wnętrz oraz projektowanie wystawiennictwa. Dzięki. A Ola, powiedz dokładnie, jakich programów komputerowych uczą się nasi studenci? To na pierwszym roku są to programy z pakietu Adobe, czyli Illustrator, Photoshop, to głównie po części InDesign, a od drugiego, i jeszcze też ja też na pierwszym roku zaczynam SketchUpa na drugim semestrze, jakieś te podstawowe funkcje, a od drugiego roku to już głównie pracujemy właśnie w SketchUpie i czyli tam, gdzie się robi modele 3D i robimy wizualizację w V-Rayu. To jeszcze dopowiem, że na trzecim roku na pewno też zetkniecie się z programem, który został wprowadzony od tamtego roku, który pozwoli wam się nauczyć takich wirtualnych wycieczek w świecie 3D. Czyli ogólnie nasi studenci skupiają się na projektowaniu 3D w programie SketchUp i realizują wizualizację w programie V-Ray, tak? Tak, i jeszcze rysunki techniczne robimy w AutoCADzie. No, AutoCAD jest podstawą. Tak. Na początku studenci też realizują na pierwszym semestrze ręczne rysunki techniczne. Tak. Dzięki którym łatwiej potem w AutoCADzie im realizować już poważniejsze projekty. Wspomniałeś, Olek, o naszych wykładowcach. Pytanie, kim są nasi wykładowcy? Ja tu mogę wspomnieć, że kiedy kierunek powstał w 2009 roku, nawiązaliśmy współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. I większość naszych wykładowców, prowadzących profesorów, pracują również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Architektury Wnętrz. Od paru lat też stawiamy na młodą kadrę i szczególnie tutaj promujemy naszych najlepszych absolwentów, czego dowodem jest pan Aleksander Lesiewicz, ale oprócz niego mamy kilkoro byłych absolwentów, którzy świetnie sobie dają radę z prowadzeniem zajęć projektowych. Między innymi pani magister Karolina Tarasiewicz czy pani Aleksandra Miłowska. Od paru lat dosyć licznie zgłaszają się do nas studenci z partnerskich uczelni europejskich. Jako Wydział Sztuki Nowych Mediów mamy podpisane umowy partnerskie ze szkołami praktycznie z wszystkich krajów europejskich. My szczególnie jako kierunek architektury wnętrz współpracujemy z
designerską szkołą designu w Paryżu, jak i z Akademią Sztuk Pięknych w Weronie, czy też w szkole ze szkołą designu w Portugalii, w Porto. Tak samo jak z zagranicy przyjeżdżają do nas goście, tak samo też od paru lat nasi studenci już od drugiego roku, to polecamy najbardziej może czwarty semestr, mają okazję pojechać do szkoły partnerskiej w ramach programu Erasmus. A ty właśnie, Olek, jesteś dobrym przykładem i może powiesz nam więcej, kim jest absolwent naszej szkoły i jakie ma możliwości po uzyskaniu stopnia licencjata? Znaczy tak, nasi absolwenci głównie pracują w renomowanych biurach projektowania wnętrz czy projektowania wystaw. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, projektują również elementy wyposażenia wnętrz, komunikacji wizualnej oraz wiele różnych innych rzeczy, które są związane z umiejętnościami, jakie zdobyli na uczelni. Wszystkie osoby, które ukończyły PIATK, jak rozmawiam ze znajomymi ze studiów, prędzej czy później obierają ścieżkę projektową, bo różne są, różnie to losy. Niektórych, tak, różne są losy, ale na pewno absolwenci nie kończą studiów i nie odchodzą od swojej pasji z powodu nieodnalezienia się na rynku pracy, bo naszym celem jest gruntowna edukacja studenta na tyle, aby był pewny swoich umiejętności i swobodnie mógł stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie przyniesie mu los przede wszystkim. Tak jak wspomniałeś, osobiście jestem również absolwentem PIATK. Wróciłem na uczelnię jako dydaktyk. Na co dzień też prowadzę własną pracownię projektową i zajmuję się właśnie projektowaniem wnętrz mieszkalnych czy przestrzeni publicznych. I skończyłeś również na poziomie magisterskim, potem tak, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dobra, nasi studenci mają możliwość kontynuowania studiów na Wydziale Grafiki. Są studia magisterskie. Szczególnie polecamy specjalizację projektowania i wizualizacji 3D oraz działań multimedialnych związanych z projektowaniem ekspozycji z wykorzystaniem współczesnych multimediów. Na naszym wydziale działa koło naukowe studentów architektury wnętrz, forma design i celem studentów przynależących do koła naukowego jest pogłębianie wiedzy zdobytej w toku studiów oraz wykorzystanie jej w praktyce poprzez angażowanie się właśnie w różnego rodzaju działania wykraczające poza program studiów. Bierzemy udział na największych imprezach branżowych na terenie całego kraju. Nieustannie właśnie rozwijamy się i pracujemy nad nowymi projektami, chcąc pokazać nowe rzeczy na każdej z imprez, tak? Bierzemy udział między innymi na targach międzynarodowych wyposażenia wnętrz Warsaw Home czy Arena Design. To Ola jest członkiem, jest przewodniczącą koła naukowego w tym roku, więc może coś więcej też powie na ten temat. Jest to dodatkowe zajęcie, więc wiadomo, trzeba na to poświęcić czas, ale to jest jak najbardziej, że tak powiem, cenny czas, bo właśnie zdobywamy te takie teoretyczne umiejętności w praktyce, bo zaczynamy od projektów. No my akurat robiliśmy oświetlenie lampy i przez kilka miesięcy projektujemy lampy od rysunków zaczynając. Później robimy modele takie próbne i na końcu powstają stworzone przez nas ręcznie gotowe eksponaty. I po tych kilku miesiącach musimy zaprojektować stoisko na targi. Co też jest częścią, no, jedną ze specjalizacji na naszych studiach, więc i później też to nie jest tylko narysowanie projektu i opisanie, że to tak ma wyglądać, ale też trzeba obliczyć później, ile trzeba czego zamówić, żeby to potem poskładać na miejscu. Trzeba też przewidzieć jakieś na przykład
problemy techniczne, albo że się zepsuje jakiś element i trzeba dokupić więcej, więc to wszystko trzeba mieć na uwadze. I tak, my byliśmy na Warsaw Home w zeszłym roku, znaczy w roku akademickim 19-20, czyli no ten, co teraz minął. Później w grudniu bodajże pojechaliśmy, znaczy właściwie to nie pojechaliśmy daleko, bo to było w Koneserze, to były targi rzeczy ładnych, gdzie wygraliśmy nagrodę Elmen za najciekawsze stoisko na targach. I później jeszcze przed epidemią udało nam się pojechać na targi do Poznania, na Arena Design. Nasze stoisko się dosyć wyróżniało i też został z nami przeprowadzony wywiad z jakąś gazetą wielkopolską. Więc no, nasze projekty, że tak powiem, no może nie szokują, ale wzbudzają na pewno zainteresowanie. I też teraz w październiku się szykujemy na drugą edycję Warsaw Home z nowymi projektami. Szkoła na pierwszym roku organizuje co roku plener, w którym studenci mają okazję jakby też zawęzić swoje kontakty, poznać się lepiej, a także jakby rozwinąć się w rysunku, malarstwie czy w fotografii. A powiedz, Ola, bo tak naprawdę dlaczego chcesz zostać architektem wnętrz? Tak, ja w sumie jestem osobą, która najchętniej to by robiła wszystko, co się da z różnych dziedzin i o różnej tematyce, a zawód architekta wnętrz w sumie to umożliwia. Bo to nie jest tylko projektowanie mieszkań, to też może być projektowanie przestrzeni publicznych, czy właśnie stoisk targowych, albo komunikacji wizualnej, więc to jest bardzo wszechstronny i różnorodny kierunek, który tak naprawdę gdzie tak naprawdę każdy projekt jest inny, bo też jest pod innego inwestora, więc poza takim samym projektowaniem wystroju, to też się zagłębia tematyki, no na przykład właśnie, jeżeli jest to projektowanie miejsca publicznego, to na przykład historię danego miejsca, gdzie powstał budynek, który na przykład jest galerią handlową i żeby dopasować też ten wystrój do jakichś korzeni tego miejsca. Tak, więc to jest naprawdę bardzo wszechstronny kierunek i ja na początku w ogóle zwlekałam z pójściem na architekturę wnętrz, ponieważ mi się wydawało, że to jest takie banalne, że to jest tylko właśnie, nie wiem, wybieranie płytek i malowanie ścian i naklejanie tapet. Właśnie, tapet. Tak jak popularnie może się ten zawód kojarzyć. Tak, a tak naprawdę to jest potrzebna ogromna wiedza, żeby stworzyć jakiś projekt. I to właśnie jest ta wiedza wszechstronna. Jest to właściwie połączenie nauk humanistycznych z takimi trochę technicznymi, bo też trzeba znać te wszystkie przepisy prawne, trzymanie odległości, żeby to wszystko było ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu. Więc no, to jest naprawdę bardzo dużo do nauki i to jest mega przyjemne. W tym roku, wychodząc naprzeciw potrzebom właśnie studentom, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia, które ty, Ola, właśnie na drugim roku miałaś okazję przejść, w którym poznaliście właśnie od tej strony jakby drugiej, od strony kontaktu z wykonawcą na przykład, tak? Że zawód architekta wnętrza to też jest zawód, który wymaga pewnych kompromisów, wymaga wiedzy fachowej i kontaktu z wykonawcami, a przede wszystkim z klientem. W trakcie zajęć projekta realizacja i autoprezentacja mieliście okazję się o tym dowiedzieć. Tak, tak. I właśnie tam też poznawaliśmy te zagadnienia elektryki, które w sumie też nie okazały się aż takie proste, jak mi się wcześniej wydawało. I udało nam się pójść na budowę, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Bo też inaczej coś się zaprojektuje, jak się widzi tylko płaski rysunek rzutu, czy nawet widoki ścian, a inaczej jak się wejdzie do tej przestrzeni i
podotyka sobie ściany i zobaczy się, że mogą być też jakieś na przykład błędy przez innego architekta zrobione na rzucie i trzeba przeprowadzić na nowo inwentaryzację. I to wszystko zupełnie inaczej, że tak powiem, smakuje na żywo. Na wstępie powiem, że każdy kandydat na Wydział Sztuki Mediów musi przygotować tak zwaną teczkę, czyli prace plastyczne, przede wszystkim rysunek. Na naszym kierunku powinien być to przede wszystkim rysunek martwych natur, pejzaży i elementów architektury, czy jakieś szkice perspektywiczne, w których kandydat pokazuje, na jakim poziomie opanował pewne umiejętności, i my bierzemy wtedy odpowiedzialność za to, że jesteśmy w stanie go przyjąć na pierwszy rok i rozwijać jego umiejętności. Oprócz tego do teczki kandydaci potrzebują przygotować prace malarskie, głównie też martwe natury i pejzaże. Po akceptacji teczki zazwyczaj odbywa się krótki egzamin, który na żywo potwierdza umiejętności zdobyte przez kandydata. Zazwyczaj jest to 10-15-minutowy szkic martwej natury oraz prosty test na umiejętności widzenia przestrzennego. Po tej części praktycznej jest krótka rozmowa, tak zwana część teoretyczna, w której na podstawie kilku pytań dowiadujemy się, na ile ktoś interesuje się ogólnie pojętą kulturą, a szczególnie sztuką czy architekturą, szczególnie sztukami plastycznymi. Jesteśmy oczywiście otwarci na przyszłych kandydatów. Nie chcemy, żeby te rozmowy były stresujące. Jest też możliwość przesłania tak zwanego portfolio czy teczki drogą mailową i odbycia takiej rozmowy w formie online, szczególnie jeśli ktoś jest z zagranicy. Taką możliwość udostępniamy studentom, szczególnie z Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Jak wspominasz swój egzamin, Ola? To w sumie było takie pierwsze wielkie wydarzenie dla mnie. Na początku się strasznie stresowałam, ale już jak weszłam na salę, to wszystko było bardzo przyjemne i w ogóle cały stres ze mnie zniknął i ta rozmowa też była taka, no taka, nie wiem jak to nazwać, taka bardzo luźna, swobodna. Swobodna, właśnie. Ja zostałam zapytana o poezję, jaką lubię, jeszcze przez poprzedniego dziekana. Więc, ale też inne osoby były pytane bardziej o historię sztuki, ulubionych malarzy. Zazwyczaj mamy kilka terminów egzaminów. W tym roku są to 4 terminy. Wszystkie terminy są dostępne na stronie internetowej. I na wszelkie pytania udziela odpowiedzi dział rekrutacji drogą mailową lub telefoniczną. Ostatni, z tego co pamiętam, egzamin wyznaczony w tym roku jest na, i zazwyczaj jest tak wyznaczany, na ostatni tydzień września. Więc myślę, że jest sporo okazji, żeby się przygotować i przystąpić do egzaminu. Zazwyczaj miejsca są do końca trwania naboru. Przyjmujemy około 20 osób. To daje nam komfort dla nas wykładowców, komfort pracy z taką grupą i dla studentów też stanowi to dobrą liczbę do tworzenia grupy. Ja mam pytanie. Tak. Jaka jest przyszłość naszego kierunku? Myślę, że kierunek się rozwija, szczególnie, że jesteśmy w trakcie prac, w trakcie po prostu przeprowadzki do naszej macierzystego miejsca, czyli na ulicę Koszykową, gdzie znajduje się Wydział Sztuki Nowych Mediów, gdzie znajduje się
główna siedziba Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Więc mam nadzieję, że od października będziemy tworzyć taką większą społeczność akademicką. Studenci nasi będą bardziej widoczni, a jednocześnie będą poznawać też studentów innych kierunków, ponieważ do tej pory nasza siedziba znajdowała się parę kilometrów dalej na Ochocie, na ulicy Siewierskiej. To na koniec chciałbym tylko wspomnieć jeszcze raz o studiach zaocznych, które odbywają się w co drugi weekend, w soboty i niedzielę. Program jest podobny. Jest to oferta skierowana głównie dla osób, które w tygodniu pracują zawodowo. Dużo też studentów studiów zaocznych pracuje zawodowo, nawet w swojej specjalizacji, chcąc pogłębić w czasie studiów jeszcze swoje umiejętności. Oczywiście też się zdarzają studenci, którzy pracują zupełnie w innych branżach. A jestem ciekawy, czy jest możliwość połączenia pracy zawodowej, może nie na pełnym etacie, na studiach dziennych. Jak to widzisz, Ola? Ja osobiście nie pracowałam, bo miałam drugi kierunek studiów w tym czasie, co w sumie można potraktować jako pracę, bo też wiadomo, są godziny, które trzeba na to przeznaczyć i to ja nie miałam problemu, żeby połączyć dwa kierunki studiów, ale wiem, że część osób z mojego roku pracowało, czy pracuje i też to umożliwia pracę to, że mamy wolne piątki. Zajęcia są od poniedziałku do czwartku. Tak, i czwartek też staramy się tak układać plan, żeby co najmniej dwa dni od poniedziałku do czwartku wieczory nie były zajęte. Tak, tak. I właśnie wiem, że wiele osób pracowało w ten sposób, że w weekend pracowały i czwartek, piątek. I dawały radę wszystko zaliczyć w pierwszym terminie. Nie było z tym żadnego problemu. Myślę, że już odpowiedzieliśmy na szereg pytań. Ja dziękuję za uwagę. Chętnych kandydatów oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami. Przez dział promocji postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Pomożemy zbudować taką teczkę. Też tu można wspomnieć, że uczelnia organizuje co roku dwie tury takiego kursu przygotowawczego, zarówno na Wydział Grafiki, jak i szczególnie na Wydział Architektury Wnętrz. Taki kurs pozwala przygotować się lepiej do tej tak zwanej teczki, żeby zaprezentować swoje prace w formie portfolio. Zachęcamy jeszcze raz wszystkich i mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej i widzimy się w październiku. Ja również dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia na wydziale.